Pierdole! Kto takie najdy daje? Jaką ja jestem ścierą! Ja powinienem się k***a zatrudnić w oknoplaście, k***a! Nie powinni wycierać k***a na szybie, bo jestem taką k***ą szmatą najgorszą. Pierdoli! Nie, no k***a, szmata jest! Ja mam raka k***a jakiegoś! O, tu Sandra. Pytanie, mam do was pytanie. Czy są tutaj jakieś seksy dziewczyny? Bombastic side eye. Tego jeszcze nie było, ranking rzeczy z McDonalda, nie przepadam za McDonaldem. Coś czuję, że ani razu nie będzie tego, to nie znam. Tamta miejsce drugie. Sprite miejsce trzecie. To Sunde czwarte miejsce. Ona wszystko by dała na pierwsze. McFlurry 6. McFlurry 7. Smacznie wygląda, co? McLipsy 10. Co kurwa? O, frytki siódemeczka, dajemy 7. Jak się podjarała. Aguayato.com. O ino 9. Ona to czyta, stary, składa w głowie i chyba potem jej źle wychodzi. 8 zestaw McDonald's z frytkami, mamy. Dzień dobry dzieci, sprawdziłem wasze kartkówki. Ja pierdolę. Maciek 4. Skurwysy, na pewno ściągał. Kasia 2. Co za tempa pizda. Pawełek 2. Co? Aże 2? Ja pierdolę. Paweł, spokojnie. Wrócę do domu, to mnie stary zajebie. Poprawić. No i chuj, miesiąc bez komputera. Kurwa, jak ja was nienawidzę. Sprawdziłem kartkówki. Maciek pizda. Kurwa, rekord Guinnessa. Trzecia lekcja 7 jedynek. Pawełek 2. Co kurwa? Czekaj, niech pan powtórzy. No 2. Ja pierdolę. Ole. To była tabliczka mnożenia. Kurwa, jestem geniuszem. To najwyżej nie. Elon Musk to przy mnie chodzi. Ja to ty masz zamiast mózgu. Kurwa, ja jestem inżynierem. Ty, geniusz, co? I tak nie zdajesz. A, aha. A to pierdol. Pan powiedział, że nie damy sobie rady z budowaniem metra w Warszawie bez pomocy Unii Europejskiej. Patrzcie na Chiny, kraj 20 razy biedniejszy od Polski. Jakie oni mają autostrady, jakie mają linie kolejowe, jakie mają metro. Gdyby weszli do Unii, to by dzisiaj żebrali powiedzieli, że bez Unii nie da się zbudować metra. Pan się wstydź za to, coś pan powiedział, że Polak nie da rady bez Unii Europejskiej. Wstyd. By Chińczycy weszli do Unii, to by pan po chińsku musiał mówić. Dobrze. A wy sądzę, że Unia Europejska powinna być zniszczona, o. Dobry. Kartą. A co dopiero jutro będzie? Dzisiaj 16. No dziś jest 16. 100 lat dla mnie. Palisz jednorazówki albo twój znajomy pali, wyślij to do znajomego, który to robi, a uświadomię wam, jak bardzo żałosne jest to. Siedzę smutny w pokoju. Mój świecący wejm się ładuje. Naładował się. Ale wiecie, co jest najgorsze? Dzieci! 16-letnie dzieci wychodzące z wejpem i pytające... Nie wiem, chyba jeszcze gorsze są... Jeszcze gorsi są atencjusze, którzy kurwa taki content kurwa kręcą. Faperzy, bracia, malczyńscy, nie? Robili to stary 7 lat temu. Fuu, jak ty możesz to palić? Jak ty możesz to palić? Co? A wiesz, że to jest 127 razy mniej szkodliwe, ma bardzo mało substancji chemicznych, ma ładne zapachy. Dobra, ładnie, ładnie pachnie. To mnie dupskiem macha, puść. Piosenka mi się spodobała ogólnie. Chciałam się... Dziękuję to, co razem oglądamy, a ty kurwa widzisz, co robisz. Ona ma 15 lat, debilu? Ja pierdolę. Ale nie dość, że kurwa stulejasz, to jeszcze pedał. Jesteś inny, serio. Ja nie wiem! 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 Ja Oh my god!
Oh, para, porra! Ah, ele te chafou, não tá? Para, porra! Widzicie, czasami jak nie przyjdziecie, to stracicie kurwa wiele, nie? Tamten ziomek kurwa stracił z 300 kilo. Czuję jak mi chuj się gotuje. Kiełbasa mi się grilluje. I chuj się zapaca. Normalnie gotuje mi się lufa. Czuję jak petarda się smaży. You are gay. And being gay is cool now. Send this to someone who is gay. Es más inteligente expresar todo eso en la firmeza en el logro de los propios objetivos de la vida. Perdón, los cambios que se encuentran. Y con sentido en la construcción social. Mental después de ser plasmada en una realidad. Que era en el siguiente, para acabar de terminar todo esto. ¡Juguemos a un juego! Yo creo que lo... ¡Ah! ¿Quieres una pendeja sobre mocadores? ¡No! ¡No te vas a dar! Estamos a punto de ir a la reunión de hoy. Chcieliście, żebym spróbował Impossible Pull-up, więc dzisiaj to zrobię. Żartuję, nikt nie chciał, tylko sam to wymyśliłem. Wyzwanie polega na tym, żeby podciągnąć się na drążku tylko jeden raz, ale to powtórzenie musi trwać 120 sekund. 60 w kierunku górnym i 60 w kierunku dolnym. Na początku było całkiem przyzwoicie. Całe ciało miałem ładnie napięte, mięśnie nie drgały i płynnie przybliżałem się do drążka. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w 45 sekundzie, kiedy wszedłem w górną fazę podciągania. Udało się. Minęła już pierwsza minuta i mogłem rozpocząć proces schodzenia w dół. W tym momencie czułem jednak, że wszystkie włókna mięśniowe zaczynają drgać z wysiłku. No czułem, że opadam zbyt szybko, ale nie miałem już siły w ogóle spowolnić tego ruchu. Opadłem z sił i wyzwanie przerwałem z czasem 1 minuta 16 sekund. Artek to jest chłop, który ma jaja, zobaczmy. Znowu atakuje rampę na mapie De Vertigo i wjeżdża na bombsite A ze swoją lewitującą kosą, która przenika przez jego rękę. Zatem zobaczmy, jakie umiejętności znowu ma Bartolomeus, bo podobno szkolił się z tej broni przez tysiące godzin. Zatem zerknijmy. Pierwszy strzał, no, na raty, ale skuteczny to najważniejsze. Później przymierzył i kolejne trafienia. Bartolomeus się rozkręca do takiego wjazdu na bombsite A na Vertigo. Jeszcze nie widziałem Bartolomeus. Jeszcze jeden headshot. Ace, znowu. Gruby, jak się na tą wieżę za mną wpierdolisz, to ci gofra kupię. Ja pierdolę, oni sobus na przystanku rozbili. Driver, zamknij okno w autobusie, bo cię opierdolą zara. Wiecie, jak tu się życzenia składa? Dużo zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy. W życiu są dwie rzeczy pewne. Kevin sam w domu w święta i to, że cię opierdolą z drobnych w Kaliszu. Ciekawe, czy Ryszard Kalisz jest z Kalisza. Co to kurwa jest? Chcę, żebyś znów zadzwonił, bym mogła nie odebrać. Rozmieniaj całą noc. Czy mączysz do mnie gada, słyszy tylko blebla. Znów się prójesz mata, słyszy tylko blebla. Rozjechałem kibel szkolny swoją sraką. Siema, jestem Jan, bo mocno sram i dzisiaj właśnie o tym. Jeżeli od teraz przez półtorej minuty nie powiecie tak, no ani nie, wygrywacie 50 zł. Okej, okay, no to jak masz na imię? Kaja. Okej, okay, Kaja, możemy zaczynać już? Mhm. Czym się zajmujesz, Kaja? Gotuję. Gotujesz, a może chodzisz gdzieś, do szkoły, na studia? A ja pierdolę szkołę w pizd... Ja chodzę do szkoły i pracuję, kurwa. Chodzisz do szkoły? Chodzę do szkoły. Gdzie chodzisz do szkoły? Chodzę do szkoły turystycznej. W Warszawie? W Warszawie. Okej, okay, dobra, na jakiej dzielnicy? Na Brudnie. Na Brudnie, mhm. Czyli to jest Praga Północ. Tak, kurde! Tak, ciągle.
sexy, jak z wybiegu modelki. Jesteśmy po drugiej sesji, ja obmyślam już plan ucieczki. Laska chodzi z puszką na głowie. Super jest. Chodzisz i sprzedajesz Red Bulla. Sprzedaję, no. Ludzie kupują? Kupują, kupują. Nie jest, a 16 zł? No 16, to nie ja ustalam ceny, więc... A ile ci się wyczepałaś Red Bulli? Ja nie piję Red Bulli. 7, 8? Nie piję Red Bulli. Dlaczego? To pyszny napój. Ale nie piję go. Nie potrzebujesz. Nie lubisz. Ale co, kawy nie pijesz ani nie, nic? Nie lubię kawy. A dlaczego nie? Właśnie, bo ja teraz bez kofeiny jestem parę tygodni i czuję się lepiej, powiem szczerze. Ja całe życie jestem i czuję się bardzo dobrze. Dobrze, a próbowałaś kiedyś na pewno jakieś kawy czy coś? Tak, ale nie lubię no smaku kawy. A sport jakiś uprawiasz? Chodzę na siłownię. Pokaż łapę, ile masz w bicepsie? Ja cię spierdzielę, widzowie. Wy tego nie czujecie, ale to jest beton. Proszę. Jaki ładny ekstra mój były. To miał fejkowego Mercedeska. Jak to fejkowego? No normalnie fejk, zamiast znaczka Mercedesa miał jakąś literkę B. Pewnie z Panda Beja, aleś ciemniacz straszny. No, twój ma ładne kształty, tamten był jakiś kanciasty. Tragedia. Jeszcze się chwalił wśród kolegów, ta jego podróbka nawet nie miała skrzyni biegów. Porażka. Tutaj w środku jest tak pięknie, mój eks miał białe siedzenia, wyglądały tak tandetnie. Czekaj, czy to może jest to jego auto? Skąd wiedziałeś? Śmieje się z niego całe miasto.